jestem dumna. Dumna jestem z ich rodziców, z ich dziadków, że naprawdę tradycje tak się podtrzymuje. I mam nadzieję, że jak nas już nie będzie, to będą ci młodzi. Rodzina to po pierwsze mnie zmuszała do tego, no bo w końcu na Śląsku mieszkamy, to trzeba kultywować jakoś tą tradycję. No i nauczycielka jakby jakoś tam zachęcała mnie do tego, żebym brał w tym udział. Warto, warto. Ciekawe przeżycie to jest. Szczerze, bardzo mnie do tego ciągnęło już od zeszłego roku, tak w sumie dużą zasługę ma pani Danuta, bo właśnie dzięki niej u nas w szkole są jeszcze te stroje, pielęgnuje właśnie, pierze tutaj, jakby cały czas się nimi zajmuje i namawia nas do tego, żebyśmy właśnie pielęgnowali to wszystko. Jestem szczęśliwa, że mogę tutaj być. Jak coś się dzieje, to my jeździmy. Łatwiej nam było, jak mieliśmy gimnazjalistów, niż teraz podstawówkę, bo to wiadomo, te dzieci są młodsze, a my mamy stroje na starsze dzieci, ale naprawdę dzieci biorą mnóstwo udziału w różnych fajnych imprezach. Tradycja. Mąż na kopalni pracuje, no to ma strój górniczy. No a ja w mundurze, a żona w stroju rozbarskim. Uszyłam po prostu, no i tak chodzimy na te właśnie uroczystości kościelne. W stroju mężatki, bo to są strój mężatki, a dziewczyny jeszcze młode, niezamężne mają bardziej kolorowe takie No i wianki stroje. Mają, my mamy czepce. Korzyczku, jajka, wędliny, no jakaś szynka wędzona, chleb, babeczka, sól, szan. No babeczka, chleb, kiełbaska, no jajka, kurczątka. Jajeczka. Jajeczka i co jest jeszcze? Sól, tak? Sól. Bardzo wiele osób dzisiaj było na poświęceniu pokarmu, w tym szczególnym, jedynym, które jest organizowane raz do roku właśnie w tych strojach rozbarskich, w strojach śląskich, w strojach górniczych, w tym wszystkim, co przypomina nam nie tylko o wierze, którą wyznajemy przychodząc przed Boży Grób, ale również przypomina nam o tym ważnym elemencie naszego życia, jakim jest nasza tradycja, z której się wywodzimy, tradycja śląska.